Witajcie, Sławomir Dul, Konfederacja Rodziców. Kolejny dzień, 18 dzień mojego protestu głodowego przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Przyszedł do nas dzisiaj Krzysztof. Krzysztof ma taki sam problem jak wszyscy. Przed chwilą tutaj był pan i powiedział mi coś takiego, że w naszym kraju dzieci są państwowe. I trudno się nie zgodzić po wysłuchaniu tego, co powie za chwilę Krzysiek, z tym zdaniem, że nasze dzieci są państwowe. One nie są rodziców, nie ma w Polsce prymatu rodziny nad państwem, tylko państwo sobie roszczy prawo do decydowania naszymi polskimi rodzinami. Posłuchajcie teraz opowieści Krzyśka. Cześć, jestem Krzysiek. Mój problem powstał już parę lat temu. Byłem w związku, w którym moja partnerka nadużywa alkoholu. Walczyłem przez 6 lat o to, żeby matka nie mogła zabierać dzieci na meliny. Nie mogłem nic skórać. Ani policja, ani sądy nic nie robiły. Kurator też. Aż do momentu, gdy zmienił się któryś raz już kurator. No i akurat miał troszeczkę więcej chęci poświęcenia swojego prywatnego czasu po godzinach i pojeździł ze mną i udowodniłem mu, jak sprawa wygląda wieczorem. Została matka złapana na gorącym uczynku, kiedy jest pijana, dzieci chore, w piątek po południu. No i wtedy dopiero coś się zmieniło, bo sąd mi uwierzył. Tak do momentu tej sytuacji kurator słuchał wersji matki. Ile to trwało, Krzysiu? 6 lat. 6 lat. Słuchał wersji matki. Matka mówiła, że ona ucieka z domu i pije ze względu na to, że ja ją biję, że ja się nad nią znęcam. Kiedy dostawała szansę od kuratora odejścia i pójścia do rodziny, do ośrodka dla samotnych matek z dziećmi, no nie korzystała z tego, wracała z powrotem. I to była cały czas taka kołomyja przez lata. I tak jak mówię, aż do momentu, gdy została złapana przez kuratorkę. Kuratorka na własne oczy zobaczyła, dopiero coś zareagowała. Wtedy zostały mi prawa do dzieci przyznane i ona nie mogła dzieci zabrać bez mojej wiedzy na dłużej niż na godzinę. Ale no, mama później odeszła, zostałem sam z małym dzieckiem, niecały rok i 6 miesięcy. Syn jeden, drugi 5,5 roku. I wtedy, kiedy już mamy nie było, no to się wzięli za mnie. Zaczęli mnie kontrolować, co ja z tym dziećmi robię, czy mam czas, czy mam pieniądze. Ja wtedy zostałem sam z synami, bo maluszek był nim. Przestałem jeździć do pracy, sporadycznie tylko jakieś tam dorywcze prace złapałem. Zadłużyłem się, rodzina mi pomagała. Więc pani kurator, przeprowadziłem się do Uniejowa pod sąd łaski. I wtedy kurator z łasku, taka nowa pani tuż po stażu, niedoświadczona, troszeczkę z wyrostem ambicji, zaczęła mną nadzorować moją rodzinę. I któregoś razu przyszła do mnie i się pyta, panie Krzysztofie, i pyta się o sprawy tam finansowe, sprawy organizacyjne, jakieś tam, jak życie w ogóle wygląda. No i ja mówię, że jestem zadłużony, mieszkanie wynajmuję, bo nie ma swojego, wynajmuję, jestem zadłużony, rodzina mi pomaga. Więc mi powiedziała, że panie Krzysztofie, jeżeli nie ma pan czasu, nie ma pan pieniędzy dla dzieci, to składam wniosek o odebranie panu dzieci do rodziny zastępczej. Więc no, zmotywowałem się, poszedłem do pracy. Zorganizowałem tak, żeby mógł ktoś z dziećmi zostać. Została ciocia moja. I poszedłem do pracy. Zacząłem pracować od godziny tam 6 do 14, żeby na 16 zdążyć do przedszkola, wrócić, dojeżdżałem około 50 km do pracy. Z tym, że no jak to tak u nas w Polsce miało być, od 6 do 14 skończyło się na tym, że jechałem i dowiadywałem się, że jadę do Poznania czy do Warszawy, wracam jutro albo pojutrze. I
po 4 miesiącach tej pracy no, zrezygnowałem, bo jakoś wcześniej też pani kurator przyszła do mnie, czy zadzwoniła wtedy i powiedziała, że panie Krzysztofie, co jadły dzieci wczoraj na obiad? Ja mówię, nie wiem, w pracy jestem. To było gdzieś około, nie wiem, koło południa, po południu wczesnym. A co dzisiaj na śniadanie? No mówię, też nie wiem, no bo ja wyjeżdżam o 5 rano, dzieci o 7 wstają. Nie wiem, co im babcia zrobiła na śniadanie. No więc powiedziała, że jeżeli pan nie ma czasu na to, żeby się dziećmi zająć, no to odbieram panu, składam wniosek o odebranie panu dzieci. No i tak zrobiła. Złożyła wniosek, dzieci są w rodzinie zastępczej. Na szczęście się udało, że rodziną została ciocia, która i tak się opiekowała moimi synami w momencie, kiedy ja byłem w pracy. No, ale argumentacja pani kurator, jeżeli chodzi o to, dlaczego dzieci mi zabierają, była taka, że no jak mi nie stać na dzieci, no ciocia, jeżeli dostanie dzieci pod opiekę, to dostanie po 1000 zł na każde dziecko, jako rodzina zastępcza. Więc ja powiedziałem, że to nie jest targ, ja z prosiakami na targu nie handluję, żebym dzieci sprzedawał za pieniądze. Że niech mi dadzą przynajmniej 1000 zł wspomogą, to ja pójdę sobie do pracy jakiejś gdzieś tam na miejscu za 1700 zł i jakoś przeżyję. No pani kurator powiedziała, że no w naszym prawie tak jest, że rodziny biologiczne nie mają prawa dostać za jakieś tam zapomogi finansowej, ale rodzina zastępcza tak, owszem, od 1000 wzwyż. Pokłóciłem się o to z panią kurator. No to była dla niej jakoś tam jeszcze większa motywacja, że jej nerwy popsułem do tego, żeby zadziałać przeciwko mnie. No i tak się stało. Dzieci trafiły do rodziny zastępczej. Krzysiu, i teraz czy dzieci są z tobą, czy one są w tej rodzinie zastępczej? W tej chwili są w rodzinie zastępczej. Mam za kilka dni spotkanie w ośrodku, który nadzoruje rodziny zastępcze na temat powrotu dzieci. Z tym, że w poniedziałek byłem po takiej rozmowie też teraz, ten poniedziałek, 6 czerwca w Radeku i pani powiedziała, że na to, żeby dzieci odzyskać, nie mam za dużych szans. Dzień dobry. Więc tak naprawdę to formalnością jest tylko to spotkanie 28 czerwca. Więc no, jest jak jest. No. Po prostu nie jestem w stanie przeskoczyć tych wymagań, które mi stawiają. Być jednocześnie w domu, jednocześnie w pracy i mieć za wszystko za co żyć i dzieciom zapewnić byt taki, jaki powinny mieć. No niestety, ja już mówiłem też, że żeby coś dzieciom dać, to trzeba ileś tych godzin w pracy spędzić też. Słuchaj Krzysiu, ja mam do ciebie jeszcze jedno takie pytanie. Powiedz mi, jakie są relacje teraz pomiędzy tobą a twoimi synami? Jakie one były i jakie są obecne? Po tym jak twoje dzieci przeniosły się do cioci, do tej rodziny zastępczej. To znaczy ja relacje z dziećmi, ze względu na to, że to jest ciocia, ma rodzina bliska, jakąś tam mam, odwiedzam je na weekend, weekendy się widzimy, w tygodniu pracuję, także weekendy je widuję, jakiś tam bliski kontakt mam z chłopcami. Co prawda widzę, że chłopcom brakuje taty, ciocia, no niestety, jak mówiłem, nie można być jednocześnie w skórze matki i ojca, być jednocześnie ojcem i matką, bo matka jest do czegoś innego, ojciec też i ciocia nie może zastąpić jednocześnie dzieciom i ojca i matki, ja samotnie wychowuję tych moich synów. I chłopcom brakuje ojca jakiegoś takiego męskiego wzorca. Delikatne problemy się robią z wychowaniem chłopców, zaczynają mnie słuchać. Ciocia jest zbyt łagodna. Chciałbym, żeby chłopcy do mnie wrócili, no z tym, że na chwilę obecną nie czuję się na siłach walczyć z tym wszystkim. Nie czuję siły po prostu do tego, żeby móc to wygrać. No tym bardziej, że jak zostało mi teraz 4 dni temu powiedziane, że nie mam za bardzo szans. Dzięki Krzychu za rozmowę. To jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o Piotrów, tutaj córkę mogę też, jak tu sędzia. Słuchajcie, jest kwestia... Widzicie, jak to wszystko działa. Są pieniądze dla rodziny zastępczej. Rodzina zastępcza, nie wiem, czy dostaje... 3000 teraz. 3000 dostaje... Plus na każde dziecko, no. Plus 2000, czyli trójkę miesięcznie. Mnie nigdy nikt tego nie dał, żebym jedna dzieci tylko 3000 miesięcznie. Zgadza się.
tata chce wychowywać swoich synów. To jest kolejny przykład tego, jak w praktyce jest realizowana obietnica rządu o tym, że dzieci nie będą odbierane rodzicom ze względów na biedę. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedno. Ten człowiek miał pracować 8 godzin dziennie, a pracuje po 12-14. Na chwilę obecną w naszym kraju jest to standardem. Jesteśmy niewolnikami we własnym kraju i poprzez to niewolnictwo rozpadają się również nasze rodziny. Nikt z tym nic nie robi. Zajmujemy się całkiem innymi sprawami. Polskie rodziny, polskie dzieci w tym kraju są niszczone przez system bezprawia. I trzeba o tym mówić Polakom, żebyśmy o tym wiedzieli, że tak jest. To nie jest marginalny przypadek jakiś. To jest lawina. Tego typu sytuacji jest bardzo dużo. Fajnie jest oddać za nasze pieniądze dwójkę dzieci do rodziny zastępczej. Wtedy system działa. Wtedy kuratorka ma pieniążki, bo ona będzie tam do tej rodziny zastępczej chodziła, będzie kontrolowała, pani sędzina ma robotę. Ten człowiek wyda całą masę pieniędzy na odzyskanie swoich dzieci, tak jak każdy z nas. I tak to właśnie działa. I z naszej strony, ze strony Konfederacji, mówimy temu stanowcze nie. Tak dalej być w tym kraju, w mojej Polsce, tak dalej nie będzie. Jeszcze jak mogę, byłem teraz w Tuszynie w sobotę, było spotkanie dla rodzin zastępczych. Takie spotkanie, piknik taki. Akurat moja ciocia też tam była z synem, więc powiedziałem, że podjadę i spotkamy się. No i tak rozmawialiśmy. Jest nagonka w tej chwili na to, znaczy takie przyzwolenie jak i sądów, w ogóle administracji naszej państwa do tego, żeby dzieci zamiast kiedyś do domów dziecka kierować do rodzin zastępczych. Jest teraz właśnie w tym kierunku, działania są ukierunkowane w tym, pod tym kierunkiem, żeby dzieci, jak najwięcej dzieci trafiało do rodzin zastępczych. No bo wiadomo, tak jak już tu kolega powiedział, wszyscy mają z tego pieniążki, a rodziny zastępcze no nie małe. 1000 zł to jest na każde dziecko minimum. Do tego 500+, czyli 1500 na każde dziecko. Jeżeli są jakieś tam problemy, podstawy jakieś, czyli ta rodzina dostaje jeszcze więcej, do kilku tysięcy nawet miesięcznie. 2600 zł jest to wynagrodzenie dla zewnętrznej rodziny zastępczej. No. Podstawowe za opiekę nad dzieckiem. No plus właśnie, więc pieniążki na dziecko. To jest hodowanie tak naprawdę, produkowanie, nie wiem jak to powiedzieć, następnych miejsc pracy jakby coś i te rodziny biorą takie hodowle, robią dzieci. No daleko rok temu słychać było w Łęczycy chyba, czy coś, że mieli piątkę czy szóstkę dzieci. No i jedno dziecko chyba się zabiło, coś takiego było. No, co jakiś czas słychać po prostu jest. No, te dzieci są hodowane po prostu, a nie wychowywane. Tak, jest to patologia w naszym wymiarze. Tak. Tylko że ładnie to się nazywa. No. Podziękuj naszemu rządowi, Krzysiu, za tą patologię. To nie tylko ten rząd, ale i poprzedni i wszystkie inne poprzednie też. Znaczy, ten rząd jest winien temu, że nic z tym dalej nie robi. No też, tak. Ale to tak samo każdy z nich. Też te sytuacje są, naleciało się z zeszłych lat, ale niestety ten rząd nic w tym kierunku nie robi, aby powstrzymać tą patologię. Znaczy, jak mogę powiedzieć, nie wiem kto tam będzie to oglądał, ten rząd bardzo sobie tak próbuje się chwalić kierunkiem takim prorodzinnym że wszystkie działania, które podejmują, są skierowane ku rodzinom i rodzinom zastępczym, rodzinom biologicznym, rodzinom wielodzietnym. Tylko że moim zdaniem to jest po prostu propaganda, która bicie piany ze względów politycznych.